Latem 1988 roku, na fali strajków, których była coraz większa liczba w skali całego kraju, zachęceni również wyjściem na poziom działalności jawnej kolegów z kopalni Andaluzja, którzy złożyli formalny wniosek o rejestrację Komitetu Zakładowego Solidarności. Działania delegatury tarnogórskiej doprowadziły do tego, że pod koniec roku 88 roku, pod koniec roku 88 mieliśmy już kilka dokumentów przygotowanych przez grupy założycielskie z zakładów pracy w Tarnowskich Górach, które gotowe były złożyć stosowne wnioski w sądzie, a więc wychodzimy na światło dzienne. W Tarnowskich Górach wiem, że to były oprócz Chemetu, w skład którego to komitetu założycielskiego miałem zaszczyt wchodzić, to był również komitet Zametu, tam był Piotr Hanysek z delegatury, to był Tagor, Fazos i Faser. Między innymi, a potem oczywiście przystępowały następne. Formalnie te wnioski chyba były składane gdzieś tam na przełomie stycznia, lutego 1989 roku. Kolejny czas, no to już jakby wychodzenie coraz bardziej na zewnątrz, bo prowadzone są już rozmowy, prawda, w ramach okrągłego stołu, przygotowawcze. Wiemy, że już wcześniej odbyły się konsultacje w Magdalence. No i połowa roku, no to już mamy, prawda, efekty okrągłego stołu. I pamiętam, że właśnie w momencie składania tych wniosków o relegalizację Solidarności w delegaturze długo trwały dyskusje, co mamy robić dalej. Uznaliśmy jednak, że no z uwagi na duży jakby poziom nieobliczalności Czerwonego, tutaj wiadomo, z komunistami mogło być tak, że nawrót tej odwilży mógł nastąpić z różnej strony. Jakaś frakcja twardogłowych mogła zdobyć władzę i skierować przeciwko społeczeństwu, powiedzmy, swoją armię i swoje siły militarne raz jeszcze. Więc uznaliśmy, że mimo, że ta odwilż jest coraz bardziej przekonująca i z większym rozmachem zauważalna, jednak zostawiamy tę strukturę, te pewne niewielkie zasoby, myślę, sił i środków, myślę o poligrafii. Natomiast nasi ludzie wychodzą już na poziom, powiedzmy, jawnej działalności. W tym momencie pojawiają się już działania i przygotowania do wyborów, znaczy nie wyborów samorządowych, tylko do wyborów parlamentarnych.